Magda, pierwsze co zauważyłam, to to, że jesteś pierwszy raz na płaskich butach. Tak, dzisiaj jestem pierwszy raz na płaskich butach, ale z tego względu, że to jest garden party i według mnie wymagało to, wiedziałam, że byłam tu kiedyś w Hiltonie i wiedziałam, że to są takie deski i moje obcasy mogą wpaść, więc dzisiaj jestem na płaskich butach, ale wiesz, ja na co dzień to w ogóle na płaskich tak biegam. Czyli ja się wygłupiłam? Nie, absolutnie, ty tu pracujesz, absolutnie pięknie wyglądasz i w ogóle ci zazdroszczę, że jesteś w tych szpilkach. Magda, są trzecie urodziny, chciałam zapytać, jak ci się podoba ten hotel, bo faktycznie otoczenie jest piękne, jest ogród, piękne tarasy. Jak ci się podoba? Ja tu nie jestem pierwszy raz, bo po pierwsze tu byłam na paru imprezach, zresztą ty też, prawda? Ale nocowałam tu też z mężem niejednokrotnie. Mi się podoba w ogóle to położenie. To jest Warszawa, Warszawa, ale jednak tak w oddali, ten ogród, te garden party, przepięknie. Jak ty świętujesz swoje urodziny? Och, ja co roku świętuję. Świętuję w domu, świętuję z rodziną, świętuję z przyjaciółmi. Ja uwielbiam ludzi, uwielbiam gotować, więc wszyscy razem, na ile mi to moje warunki mieszkaniowe pozwalają. 20 osób, 22 się mieści, ale zaczynam budować nowy dom, więc tam będzie już, może mam nadzieję, że dla 40 i dla 50 osób miejsca. Magda, nie ukrywam, że oglądam twoje snapy i tam jest dużo gotowania i te potrawy są naprawdę pyszne na pewno i pięknie wyglądają, pysznie wyglądają. Skąd czerpiesz pomysły? Czy to jest tak, że po prostu ubierzesz jakieś produkty i dzisiaj to zrobię? Wiesz co, ja często chodzę też do restauracji. Tutaj też podpatrzyłam parę przepisów, które potem sobie modyfikuję. Nie znam ich, ale sobie modyfikuję w głowie, bo mam jakieś pojęcie. Ja lubię kuchnię polską, ale ją trochę tak podaję, fusion. Moje dzieci kochają jeść, mój mąż kocha jeść. Ja zresztą też. Nie widać. Nie widać, tak, bo dużo ćwiczę i się pilnuję, ale jesteśmy zwolennikami dobrego jedzenia i po prostu uwielbiam to, co robię, uwielbiam gotować i moje dzieciaki lubią to, jeśli nieraz mówią, mama, otwórz restaurację, mamusia, otwórz. Właśnie chciałam o to zapytać. Mama, iść do Masterchefa. Nie, 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 to nie, na pewno nie tędy droga, ale to jest moja druga pasja. A co z wakacjami będą? Wakacje już są za tydzień, środa, Turcja, powrót Sopot, powrót, potem muszę się pochwalić, kemping, chałupy i windsurfing. Naprawdę? Pojedziesz na kemping? Jadę na kemping, jadę pływać, tak, tak. Wow, tak. No to życzę ci miłego odpoczynku. Dziękuję. O, nie dziękuję bardzo, żeby była tylko pogoda w Polsce. Oby była, tak, tak, tak. Będzie, na pewno będzie. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie.